Witajcie, zwariowani ludzie, w moim kąciku kulinarnym. Nie wiem, kulinarny kącik Ewy. No właśnie, nie mam jeszcze nazwy, myślę nad nazwą. Nie wiem, jak macie jakiś pomysł, napiszcie w komentarzu. W tym kąciku kulinarnym będziemy sobie testować różne przepisy. Takie niestandardowe może. Jak macie jakieś pomysły, też dajcie znać, bo ja tak jak szukam, to są takie dziwne trochę. Może wy macie jakiś pomysł? Dzisiaj przetestujemy sobie chleb. Upiekę chleb. Pierwszy raz w swoim życiu. Ogólnie jestem bardzo złym piekarzem i cukiernikiem. Nie potrafię tego robić. I poszukałam przepis w internecie. Słuchajcie, jest bardzo prosty, dlatego na pierwszy raz coś prostego. 3 szklanki mąki białej, 2 szklanki ciepłej wody, 7 gram suchych drożdży, łyżka soli, łyżka cukru i ziarna, dowolne, 7 łyżek. Słonecznik, siemię lniane czy pestki dyni. 3 szklanki mąki typu 650, no to czyli trzeba to zrobić, czyli mąka to jest, mam mąkę, no i pierwszy błąd, mąka typu 550. Jak nie wyjdzie, to znaczy, że to będzie błąd tej mąki, to ona będzie winna. 3 szklanki, no dobra, no, lecimy. Tworzyć to jest jakaś tragedia. Ale to nie powinno być zrobione od czynu. Tu mi napisali, że wszystko musi być wymieszane i odstawione. Ja myślałam, że z drożdży to się robi od czynu, no ale dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 3 szklanki. Tworzyć to. Oni też nie napisali, ile te szklanki. Dla mnie szklanka powinna mieć 250. No, zobaczymy. O, jeszcze trochę. Raz. Dwa. Wrzucić tam mąkę, nie musiłeś. 3. O Jezu, tak dużo. 7 gram drożdży. Ja mam suche drożdże. My się rzucimy. O, to może być naprawdę... Albo wyjdzie, albo nie. Łyżka soli. Sól niemiecka, ogólnie muszę wam powiedzieć, że nie jest tak słona jak sól polska. Nie wiem, od czego to zależy, ale ona nie ma takiego stopnia zasolenia jak Bałtyk. 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 Łyżka była. Łyżka była, nie? Chyba tak. Łyżka cukru. O Jezu, nie ma cukru. Wszystko jest pod ręką. Proszę bardzo, kuchnia wielkości domku dla lalek Barbie. Wrzuciłam troszeczkę więcej. Czemu to się włączyło? Coś te sprawy techniczne bardzo mnie przerastają, ale to nieważne, z czasem będzie lepiej. Teraz ziarna. Ja mam te dyni, pestki. 7 łyżek? Dużo trochę, nie? No ale zobaczymy. 7 łyżek, to nie będzie cała ta mała opakowanie. Pokroić je? Nic nie napisali. Po prostu rzucę, nie będę obliczać, bo to jest bez sensu. Było 7? Powiedzmy, że było 7. Teraz lecimy. Siemię lniane. Ja ogólnie bardzo lubię pić siemię lniane na włosy. Skórę i paznokcie. Dobra. Tego damy 7, tego odliczę, bo tak to... 2, 3... 5, 6, 7, chyba było 7. No i teraz to, ja to wymieszam i tu trzeba dodać 2 szklanki ciepłej wody. Oczywiście wodę mam gorącą, no to nie mogę zrobić wodą gorącą, bo się sparzy mąka. Przemieszane. Sprawdzimy tą wodę. Zawsze mama mi powiedziała, że jak drożdże, to nic, żadną metalową łyżką, tylko drewnianą. Nie mam tego dingsa, wiecie, taka jest łyżka z taką kulką. Mama zawsze wyrabiała tym ciasto drożdżowe. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Tłuczek? Nie, tłuczek jest do mięsa. A jak to się nazywa? Ona zawsze tak robiła. Jak to się nazywa? To ta łyżka z tą kulką. Nie mam pojęcia. Jak wiecie, to napiszcie mi. A woda jest oczywiście, pewnie będzie za gorąca. 2 szklanki mam oczywiście w 2 szklankach. No, jest za gorąca, także musimy chwilę odczekać. Poczekamy sobie, napijemy się trochę kawki. Proszę bardzo. Kawka z rana. No nie z rana, po do pierwszej.
Okej, okay, woda ostygła trochę, bo był wrzątek. Oczywiście najpierw zagotowałam. No, czyli wylewam ją. Nie wiem, czy zrobić dziurkę? Zrobię dziurkę. O Jezu, kłak psa. Kto ma pipsa, ten wie, że kłaki wychodzą nawet z lodówki. Dobra. Lecimy z tym. Dwie szklanki. O, to bym mieszać powinnam już od razu, nie? Wydaje mi się, że chyba zrobi... mam za małą miskę, bo jak to ciasto wyrośnie, to będzie cała kuchnia w cieście. I jak wyrośnie, bo to nigdy nie wiadomo. Olej, lej, 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 lej. Dobra, mieszamy. To ma się zrobić jednolita masa, ale ja nie wiem, czy to w ogóle będzie masa. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i zostawić komentarz, jaki robimy następny przepis. I najważniejsze, jak się nazywa łyżka z kulką. Łapka w górę. To ma być masa. O Jezu. To naprawdę myślę, że ta łyżka z kulką by się tu teraz przydała, bo to mi wszystko się... To ma być takie rzadkie? Nie wiem, no zobaczymy. O, teraz jak prawdziwa gospodyni, nie? Może to z sercem trzeba podchodzić do drożdży, a nie tak chaotycznie. O. Ładnie się połączyło. Okej, okay. O, jeszcze trochę wyrobię, nie? Żeby to się ładnie te składniki połączyły. Nie wiem, mam dziwną manię wąchania wszystkiego, jak coś gotuję. Dobra. Okej, okay. Jeszcze trochę. Picek się wyrobi. Wo! Aż nie wiem czemu, ale powietrze wstrzymałam na tą chwilę, nie? No. Nie wiem czemu, ale wstrzymuję powietrze. Oddychaj, Ewa, oddychaj. Fajnie się połączyło, dobra. Położymy tu. Ściereczką musimy przykryć i odstawiamy na 50 minut. Jest za 5 pierwsza, czyli 50 minut. Ściereczka świeżo wyprana. Plamy są po prostu takie, nie doprało się. Aha, muszę zamknąć okno, bo podobno drożdże nie lubią wiatru, a tu jest wiatr. Także zobaczymy za 50 minut, czy to w ogóle wyrosło. Słuchajcie, minęło 50 minut, nie zaglądałam tam, także trzeba tam zajrzeć, zobaczymy, czy to wyrosło. Okno jest zamknięte, tak, tam dobrze słyszycie, robi się obiad. Mięsko będzie na jutro. Zobaczymy. Widać? Mam nadzieję. Wydaje mi się, że chyba to nie wyrosło. Czy wyrosło? Było tyle samo, czyli jednak wina mąki. Mąka musi być 650, mówiłam, nie? No dobra, zobaczymy. Piekarnik się nagrzał 180 stopni, góra-dół. Teraz musimy wyłożyć naszą foremkę tym papierem. Papier mam biały. Cyk. Oj, się rozrobiłam. No nieważne, dobra. Jest dziura z mojego palucha. Tak, to trzeba ładnie ułożyć. Nie będzie za mała ta foremka? Nie wiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, okej. Bierzemy to i chyba nie wiem, czy może przemieszać łyżką, czy nie przemieszać. Dobra, wleję to. Wleje się to? To się wleje. Okej. Okay. Nie wiem, co robię w ogóle. Bardzo rzecz.
przytrzymam sobie brodą, bo mi wyleci tam. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Pamiętajcie, mamy dwie rzeczy. Łyżka z kulką, jak się nazywa. I nazwę naszego kąciku kulinarnego. Proszę wziąć to na poważnie. Będę naprawdę rozważała, bo mam wrażenie, że jest bardzo dużo kreatywnych ludzi. Więc proszę bardzo. To właśnie wyszło nawet ładnie. Naprawdę rzeczy techniczne mnie doprowadzają do szału. Nie wiem, czy to się nie wyłączyło, czy nie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, łapka w górę, dwa pytania, jak się nazywa łyżka z kulką i nazwa kanału, nazwa kąciku kulinarnego. Naprawdę będą rozważone, poważne oferty tylko. Będzie ogłoszona ta nazwa. Zobaczcie, jak to wyszło. Wyszło nawet spoko, nie? Myślę. Dobra, piekarnik jest nagrzany, 180 stopni, 90 minut. Po godzinie 15 minutach podnosimy temperaturę do 200 stopni, żeby był chrupiący. A to będziemy do niego zaglądać tak po prostu, nie? Dobra, ja nie będę gołosłowna, będziemy wszystko tutaj relacjonować, bo później wyciągnę piękny bochenek chleba i okaże się, że kupiłam, także nie idziemy z tym. Uwaga, tak wygląda. O. Zaraz się poparzę oczywiście. Uwaga. Idziemy z tym. Nie wiem, bokiem mam włożyć czy nie. Ja mam w ogóle termoobieg, bo mój piekarnik jest troszeczkę spierdzielony. Ale mi buchło w twarz. O, tam wystarczy. O. Niech siedzi. Uwaga. Sak. I widzimy się za godzinę 15. Słuchajcie, minęła godzina. Także idziemy zobaczyć do naszego chlebka. Zobaczymy, jak wyszło. Nie wiem, czy można kuknąć w ogóle do drożdży, ale ja... Zobaczcie to, on wyrósł. O, to jest genialne. Patrzcie to, ale buchnęło. Uwaga, będzie gorąco. Patrzcie. Pachnie już. Wyrósł, naprawdę wyrósł. Myślę, że zamknę już. Myślę, że ta foremka mogłaby być trochę mniejsza. Podnosimy temperaturę do 200 stopni, żeby nam się ładnie zarumienił. Słuchajcie, 15 minut jeszcze musi siedzieć. Naleśniki się smażą. I wtedy wyciągniemy go i spróbujemy sobie z masełkiem. To będzie dobre. Pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę. Nazwa naszego kącika kulinarnego, łyżka z kulką, jak się nazywa. Także jest dużo zadań, nie? Pamiętajcie. No dobra, czekamy 15 minut jeszcze. Słuchajcie, nadszedł ten moment, że wyciągam go. Zobaczymy, co to będzie. Rękawica. Najpierw wyłączę piekarnik. Zak. O Jezu, ale mi buchło w twarz. Spaliło mi mordę. Oje! O. Jest! I co teraz? Wyszedł ładnie. Mam go wyciągnąć z tego? Czy tak zostawić? Żeby wystygł. A jak wystygnie i nie wyjdzie? Spróbujemy. Lecimy na... Improwizacja, słuchajcie. Improwizacja. Włożyć ściągę. Dobra, polecimy tak. Przeciągniemy. Bardzo niebezpieczne. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Łapka. O. Jest. Wyszedł ładny. Zobaczcie. Jak pachnie. Ja bym go przekroiła, ale co teraz? Nie mogę go przekroić, bo jest za gorący, także poczekamy, aż ostygnie i spróbujemy sobie z masełkiem. Ale dobre może być. Nie widać twojej twarzy, musisz usiąść albo się schylić. Nie ma co za długo czekać. Ja po prostu... O, Radek wstał po nocce. Proszę bardzo. Hello. Będziesz próbował chlebka? Zrobiłam chlebek, jak spałeś. Zobacz. Zrobimy go z masełkiem, sobie spróbujemy. Zobaczymy, czy będzie chrupiący. O. Bardzo chętnie. Gorący jest, nie mogę czekać. Wow. Nie wiem, czy się dopiekł. No nieważne. Uwaga, masełko. Będzie jeszcze takie, wiesz, rozpuszczone.
Ze smalcuszkiem i ogóreczkiem by było. No to trzeba było wstać wcześniej i smaluszek zrobić. O, chcesz spróbować? No raczej. No. Jest dobry. Jest pyszny. Parzy mnie po... Słuchajcie, pamiętajcie, subskrybujcie. Kącik kulinarny musi się rozwijać. Nazwa, łyżka z kulką, jak się nazywa? Co? A ja wam życzę szczęśliwości, a nam smacznego. Jaka łyżka z kulką? Trzymajcie się. Poczekaj. Co? Co łyżka z kulką? Jak się nazywa łyżka z kulką, taka do wyrabiania ciasta? Wyrabiaczka? No nie wiem właśnie. Łyżka z kulką? Mhm. Masz taki trzonek i na końcu kulkę. Mamy wyrabiane tym... Takie coś jeszcze używa? Ciasto drożdżowe. Nie wiem, na pewno. Smacznego! Do następnego!